it's no accident. Subtle cues follow you where you go. Don't be wasting my time, I won't be chasing. Call my name, no stranger, I know your face. I'll play your games, darling, and then lead through the dark. I'm daring you to call my name. Kochani, i witam się z Wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Zgodnie z zapowiedzią, dziś naprawdę gość wyjątkowy, niepowtarzalny. Jeden z trzech braci Pudzianowskich, najstarszy człowiek, mega zabiegany, jak mówiłem. Bardzo długo trwało to, żebyśmy się spotkali, aczkolwiek, tak jak powiedział, tak też zrobił. Proszę Państwa, przedstawiam mojego specjalnego gościa, przede wszystkim fightera, strongmana, a co najważniejsze, hodowcę gołębi pocztowych. Przed Państwem Dominik Pudzianowski. Witam Grzesiu, witam przyjacielu drogi. Piąteczka, witam wszystkich, cześć Wam wszystkim, hej, hej. A więc zacznijmy od samego początku. Powiedz mi, skąd Dominik pomysł na hodowlę gołębi pocztowych? Oj, u mnie to jest taka stara historia, powiem Ci Grzesiu, bo mój chrzestny świętej pamięci, a miało się to lat może z 15-14 lat, przywiózł mi kilka gołąbków, no i u rodziców na komórce, jak to powiem, kilka klatek złożyliśmy po jabłonkach, no i tak się zaczęła historia. Ta historia już trwa jakieś 20 parę lat, ja bym to powiedział, może nawet koło 30. No i to takie były hodowle jasnych, bociany, srebrniaki, krymki, newki. No i po kilku latach stwierdziłem, że jednak chcę coś zobaczyć i osiągnąć coś więcej. Fascynowało mnie, bo kiedyś z tatą poszliśmy na loty gołębi właśnie dorosłych, takich Sylwek Niezgoda, mój były prezes. Zaprosił mojego tatę, a dobrze byli dobrymi kumplami, no to mówi, chodź zobaczysz z chłopakami, jak to wygląda. No i spodobało mi się to, że właśnie i fascynowało mnie, że kilka ptaków, które w klatce takiej 2x2 przywiózł prezes, wywiózł ich wtedy, nie pamiętam, chyba na 500 km było wtedy do Rawy Mazowieckiej zawoził i tak to się ta historia. I tak mnie to zafascynowało. A powiedz mi, bo to, że tato, to już jakby zostało powiedziane. A czy któryś z braci też jakby w tej pasji uczestniczy? Słuchajcie, wiecie co, ja Wam powiem tak. Mariusz na początku tej całej zabawy w gołębie też trochę się tym interesował, ale później poszedł w sporty inne, ja poszłem w sporty inne. On zajął się sportem siłowym, a ja wtedy no jeszcze bawiłem się tym tak hobbystycznie gołębiami, nie? I co najważniejsze, bawisz się do dzisiaj. Do dzisiaj, tak. Co mnie bardzo cieszy, bo pewnie nigdy byśmy się nie poznali, a tak już trzeba powiedzieć, że znamy się jak łyse konie. No już trochę piszemy do siebie tam gdzieś na Skype'ie, gdzieś tam rozmawiamy, nie? Zgadza się. I teraz pytanie zasadnicze. Powiedz mi, do jakiego oddziału należysz? Skierniewice 0226, oddział Białorawska. I jak długo już jesteś? 8 lat. 8 lat tak zawodowo. 8 lat. Przy czym, no jak my wiemy, a Państwo jeszcze nie wiedzą, no jesteś bardzo, bardzo zapracowanym. Dlatego tak na 100% no nie możesz się tego, że tak powiem, podjąć. Dokładnie. Tak, ale no praca i wiąże to i sport, i pracę, i hodowlę. No tak rano wstaję 5:30, tam z haczykami, 6 rano gołębie obrządzam, nakarmię jakiś oblocik i do pracy niestety. No i później czekam, aż prawie wracam 18-17, no i znowu się tym bawię. No wiadomo, to nasz sport wymaga dużo poświęceń,
Mówimy o hodowli, bo to trzeba pilnować. Jak to zawsze kiedyś mój znajomy mówił, żeby dochować się sukcesów i doczekać dobrych gołębi, to trzeba poczekać do emerytury, czyli jeszcze jakieś 15 lat przede mną pracy. Życzę ci, żeby to było wcześniej, ale no niestety no, jest to, jak jest. No ale i... mam takich właśnie przyjaciół, właśnie tak jak ciebie, Grzesiu, właśnie słucham, nawet rozmawialiśmy akurat przed nagraniem właśnie o różnych właśnie twoich historiach. Byłem na hodowli, tam na pewno zobaczycie akurat parę fotek, co strzeliliśmy. No piękne ptaki, wszystko. Właśnie z takimi mistrzami trzeba właśnie się wspierać. I ja to zawsze, tak jak mi kiedyś tata mówi, słuchaj najlepszych i pracuj z najlepszymi, bo zawsze takie właśnie zbierać trzeba z całości te rodzynki, jak to mówią, wiadomości, informacje, jak hodować, jak karmić, jak prowadzić, jakie szczepienia prowadzić, kiedy, co i jak, jakie karmy podawać przed lotem, po locie. Tu dieta, tu przygotowanie do maratonu. Jest to dużo pracy. Sam wiesz, Grzesiu, o tym to już dużo czasu z tatą oczywiście też poświęcasz i zresztą siedzisz od rana do wieczora w hodowli. Także powiem wam, dużo pracy jeszcze przede mną. Dużo pracy, lecz mam nadzieję, że każda twoja wizyta tutaj, czy moja u ciebie, przybliży cię troszeczkę i gdzieś tam inaczej. To się musi wszystko złożyć. I wiemy o tym obydwoje, że no jakby... Nie ma odpuszczania w hodowli, dlatego też wiadomo, ty jesteś zawodowym kierowcą, prócz tego, tak jak powiedziałem, starty w jakichś galach MMA, zawody strongman i tak dalej, i tak dalej. No niemniej jednak umówmy się, że docelowo no trzeba ten jeden rok, po prostu musi się tak wszystko poskładać, dokładnie, żeby przysiedzieć i jakby nauczyć się całej tej gołębiarki po kolei, każdego aspektu, bo jak wiemy, a często dużo hodowców o tym zapomina, że sezon lotowy tak naprawdę, inaczej, sezon z gołębiami, może nie lotowy, cały rok. Ja bym powiedział, cały rok. Przygotowanie, tak, mentalne to jest raz, przygotowanie tych gołębi, żeby one ci jadły z ręki. Witaminy, to tak jak oglądam nieraz filmy, które naprawdę z całej Polski koledzy na YouTubach czy gdzieś tam wysyłają, że to nie jest tak, że o, hodowcą się stajesz 3 miesiące, od 28 kwietnia do połowy tam powiedzmy sierpnia, później na młode, to nie ma czegoś takiego i uczę się też tego już od kilku lat, że tutaj tak jak w sporcie siłowym, czyli nie ma drogi na skróty. Zgadza się. I tutaj już z wieloma hodowcami, z którymi tam dzwonię, rozmawiamy, tu jest cały rok ciężka praca, to mozolna praca, trzeba rano wstać, oblot dla samic, oblot dla samców, młodych, to jest karma, podawanie w poniedziałek taką, we wtorek taką, plus suplementy zdrowotnościowe, szczepienia. I powiem wam, że dużo pracy i to starzy hodowcy wiedzą o tym, no niestety, na ziółkach, na witaminkach się no, nie zbuduje dobrej hodowli, no nie skończyły no nie, się nie. czasy i to wiele hodowców o tym dobrze wie, ja to akurat się uczę, właśnie tak jak u Grzesia jestem, rozmawiamy tu już od paru minut na te tematy, zresztą też byłam kilku bardzo czołowych hodowców w Polsce, też tak samo. To samo powiedzieli, tu nie ma drogi na skrót. Także przygotowanie gołębia czy sportowca tyle samo kosztuje czasu, pracy, poświęcenia. No nie ma drogi na skrót. Ogólnie paradoksalnie uważam, że właśnie powinieneś mieć jako sportowiec, czynny sportowiec od wielu, wielu lat, powinieneś mieć wiele prościej, ponieważ sukces. No sukces nie bierze się znikąd, a jest to jakaś powtarzalność, oczywiście talent. A talent, no to mówimy o super gołębiach. Dokładnie. I o prowadzeniu. Takie błędy hodowlane. Na przykład, zobacz, mówiliśmy o tym nieraz. Dużo ludzi tak, w sezonie lotowym trzyma gdzieś tam stricte super dietę, że to, co do ziarka wylicza. I potem co, no, przychodzi jakiś, powiedzmy ten, w cudzysłowie, martwy sezon i nagle wszystko jest rzucone w kąt i karmy, dosyta, wszystkiego te. No to porównamy to taki sport, który pierwszy jakoś mi się narzuca, no to jest to skoczki. Wiadomo, główny sezon skoczków jest zimą, no i powiedzmy latem, te Grand Prix letnie. No jakoś nie chce mi się wierzyć, że poza tym, nie wiem, wpierdzielają tu te steki, no nie, obżerają nie, nie, nie. się. Nie, to jest cały rok, a my często hodowcy o tym zapominamy. Nikt nie mówi, żeby przez cały rok był to stricte jakiś tam
super trzymać się co do ziarka, bo wiadomo, że nie dajmy się z tym wszystkim zwariować. Dokładnie. Nie, wielu hodowców też nie mówi, jak prowadzi te gołębie, bo to jest tak. Ten nasz sport też ma swoje druczki i wiesz o tym dobrze, że zazdrość kolegów, że temu się udało, temu nie. Jasne. To wiele czynników na to wpływa. Powiem Ci tak, nawet Grzesiu, że ja na przykład jak wejdę troszeczkę, odbiję trochę od naszych ptaków, to bycie na przykład człowiek tak jak gołębie, zbudowany jest z mięśni, z kości. Tak samo jak i my ludzie musimy witaminy, czyli białko, tłuszcze, węglowodany, mikroelementy, makro, inne rzeczy. To jest tak samo i gołębie, to są sportowcy. One też potrzebują dobrze zjeść, muszą mieć odpowiednią nawadnianie organizmu, wszystko. To jest wiele czynników. A teraz są akurat teraz te lata i wielu hodowców dzwoni, pisze, że po portalach, że mówią, no niestety ciężki był lot. Nie, to ja zawsze będę powtarzał, że to nie jest wina gołębia, że mamy złe gołębia, bo w Polsce mamy bardzo dobre gołębie, bardzo dobre hodowle, tylko jest wiele błędów popełniają hodowcy. Właśnie co właśnie Grzesiu powiedziałeś, że stricte trzymanie się do jednej karmy, takiej czy takiej. Teraz jest afera, wejdziemy troszeczkę teraz tymi naszymi zbożami. Wiele hodowców, wiele firm robi testy, wysyłają to. Tak naprawdę, ja tutaj nie chcę robić kontrabandy, że mamy zboże stąd czy stamtąd, bo to już byśmy weszli teraz na politykę, której broń Boże się bronię od tego. Absolutnie też na moim kanale wielu hodowców pisze na portalach internetowych, że dzisiaj mamy problem ze zbożem. Tak, mamy problem, bo zalało na stanie zboże i nasze ptaki, jedząc to zboże, też są też tak samo tak jak my. Jakbyśmy dzisiaj zjedli złe pieczywo, złą wędlinę zepsutą, też będziemy chorować. To teraz wielu hodowców się, albo mamy taką karmę. Wiele firm, bo żebyśmy nie robili antyreklamy, bo nie chcę tego robić, broń Boże, tylko że dzisiaj nikt nie wie tak naprawdę, co w tym worku jest. Ty dajesz karmę z firmy, ileś tam lat. Pewnie. Przez kilka lat na tej karmie robisz wyniki i w pewnym momencie przychodzi taki jeden ciężki rok, tak jak właśnie powiedziałeś, i w tym momencie coś jest nie tak, szukasz problemu, czyli może być karma, może być to, ale też tak jak właśnie powiedziałeś, wielu hodowców, ja też się przyznaję, też tak jak mówię, lekceważę pewne rzeczy, a później to niestety przy lotach lekkich z wiatrem, jak to mówią, w dziobek, to wszystko jest ok, ale przychodzi ciężki lot słoneczny, upalny i coś się wydarza wtedy. Dokładnie, dokładnie. Przygotowanie gołębia jest nie stricte ważne i taki temat, który ostatnio, ja już wstępnie chyba nawet naraiłem tu na tym kanale ten temat. Pamiętam, jak ostatnio rozmawialiśmy też, że my bardzo mocno kaleczymy nasze hodowle, nasze gołębie poprzez z kolei nadmierną suplementację przez calutki rok. Tak, dokładnie. Podawanie, bo to, bo tamto, bo jeszcze, bo... I umówmy się, porównaliśmy to wtedy, zresztą bardzo słusznie, wydaje mi się, chyba każdy tutaj z naszych widzów się zgodzi, porównaliśmy to mniej więcej jak kiedyś człowiek gdzieś tam był zmuszany do jakiegoś myślenia, gdzie miał mapę i musiał w dany punkt dojechać. Mało tego, trzeba było sobie zadać troszeczkę trudu i prócz tego, że wypisywało się wszystkie miejscowości, i tak dalej, trzeba było wyjść, zapytać, jakiś ten small talk z angielskiego był prowadzony. Dziś idziemy na łatwiznę, wduszamy tą nawigację, ona robi wszystko za nas. Czy to jest jakoś bardzo złe? Nie, sam korzystam z tego, sam nie boję się żadnych mediów nowości, aczkolwiek widzimy, że to w jakimś sensie nas upośledza, że tak powiem. Podobnie jak właśnie, dajmy trochę tym gołębiom w takich, inaczej, nieraz mówiłem, że to nie jest tak u mnie, że ja kompletnie boję się czegokolwiek podawać. Proszę Państwa, dla tych, którzy są tutaj pierwszy raz, bądź może nie słyszeli, w sezonie lotowym zapewniam, że moje gołębie niemal nie widzę. Nie widzą czystej wody i czystej karmy. Natomiast są takie, powiedzmy, poza sezonem lotowym, tak zwane martwe sezony, w którym dajmy tym gołębiom odpocząć. Dokładnie. Od tego wszystkiego. Krótka piłka. Powiem Wam na zasadzie picia alkoholu. Ktoś, kto w ogóle nie pije alkoholu, jak wypije troszeczkę, no to go, powiedzmy, mówiąc kolokwialnie, kręci. Natomiast im częściej to jest, jakby organizm się przystosowuje. I podobnie jest ze suplementami. Ktoś powie,
Łe, ale co to za plan lotowy? Ten twój ja to dałem i u mnie to w ogóle nie działa. Dokładnie. Tylko pytanie zasadnicze. Czy ty czasem 3 razy w tygodniu nie robisz przysłowiowo dobrze tym gołębiom, a w zasadzie robisz im krzywdę, bo a dzisiaj im dam to, a jutro po co? Dajmy im troszkę zwalczać. Przez to możemy sobie wyselekcjonować te zdrowsze osobniki. Dokładnie. Generalnie, uwierzcie mi, to samo jeśli chodzi o, o jakiekolwiek lekarstwa, czy te, absolutnie organizm się nie boję. Odparnia. Tak. Nie widzę potrzeby, żeby, nie wiem, profilaktycznie, poza sezonem podawać co 3 tygodnie cokolwiek, łącznie z kroplami na żółtego guzka. Nie, po prostu niech one sobie walczą z tym. Natomiast, kiedy jest to potrzebne, wyciągam z szafy i nie boję się. Tak samo, moje gołębie, które dostaną jakikolwiek suplement, a nie dostają go cały rok bez sensu, to on działa trochę tak jak słowo, którego tutaj nie mogę powiedzieć, bo YouTube zrobi ciach. Zgodzisz się? Dokładnie, zgadzam się z tym i tutaj nasze organizmy, tak samo jak i gołębi, są też delikatne. One są tak samo delikatne ptaki, jak i każdy człowiek. Tylko właśnie, Grzesiu, masz rację. To, co mówię, w pewnym momencie organizm zaczyna nie reagować, czy na lek, czy na ten. Musimy też nie doprowadzać naszych ptaków, na pewno też mi przyznać, do tak zwanej sterylności. No, zgadza się. Bo im bardziej w sterylnych warunkach dbamy o te nasze ptaki, wiadomo co, mamy każdy dzisiaj hodowca, dba o czystość, odrobaczenie, czyli żeby nie było ornitozy, kokcyzjozy, innych bakterii wszelkiego typu, czyli już nie mówię o tak zwanych chorobach, które musimy uszczepić na adeno, paratyfus, czy na przykład salmonelle, no to dzisiaj do wszystkiego mamy dojścia. To nie jest to, że ktoś powie, ja nie wiem, jak hodować gołębie, bo my dzisiaj odpalając internet, YouTube'a, mamy wszystko. Tylko jednego czynnika. My chcemy iść na łatwiznę, to co ty powiedziałeś, i wielu hodowców też myśli, że jak już zbudujemy piękny gołębnik, podamy te suplementy, one, te gołębie, powinny same wracać. Robić wyniki mistrzami. No nie, to sport ma to do siebie, że niestety trzeba się poświęcić. I uczy też pokory, nie? Dokładnie. Wydaje nam się, że wszystko jest super, hiper, a przychodzi lodi i weryfikują, lekcja pokory i tak dalej. Tak wielu mistrzów już poległo i na pewno teraz przez te kilka lat, co mamy naprawdę ciężkie loty, bo niestety są i podwiat, są upały bardzo duże, gdzie się klimat w Polsce zmienił i wielu hodowców pisze na internet, albo zmienili kierunek. Nie, to ja, cofnijmy się 30-40 lat do tyłu, gdzie gołębie były wywożone w samochód i były puszczane w mgłę, w deszcz. Wiadomo, że to były inne czasy, że wtedy były nabite na gumę tak zwaną i tyle. Dzisiaj mamy systemy komputerowe, śledzą, gdzie te są gołąbki, które naprawdę, bo dzisiaj chipy nawet już niektórzy hodowcy montują, oczywiście ci tam topowi, bo naprawdę ktoś to ma naprawdę top gołębie i zarabia, gdzieś jedzie na Belgię, Holandię czy gdzieś dalej. Kupuje za duże pieniążki, a zresztą każdy widzi, co są dzisiaj na wszystkich portalach aukcyjnych, jakie ceny płacą dzisiaj nasi hodowcy. No to są, wiadomo, dla takiego ptaka to poświęca się wszystko, nawet jak to powiem, czas, rodzinę, inne rzeczy, bo wiadomo, nasz sezon długo trwa, jak to mówię, od kwietnia do września, to naprawdę te parę miesięcy trzeba tym ptakom naszym poświęcić. Dużo czasu, zdrowia i innych, bo poświęcamy wszystko, czas, rodziny, inne oczywiście, rzeczy. Oczywiście, oczywiście. Dlatego chociaż niech to poświęcenie w jakimś tam stopniu nam się opłaci. I kolejna sprawa, o której tu też Dominik powiedział gdzieś między wierszami na początku. Szanujmy swoje hodowle, szanujmy swoje gołębie. Kompletnie nie uważam, żeby Zachód miał lepsze gołębie jak my, bo życie pokazuje, że wcale tak nie jest i nie wiem, czy to dość często ta nasza polska mentalność, żeby gdzieś tam nie dam temu zarobić, pójdę, kupię za granicę od pana X, Y, Z. Dokładnie. A spójrzcie tylko chociażby na wspólnych gołębnikach, gdzie coraz mocniej Polacy grają, są mistrzami świata. Dokładnie. Mamy już kilku mistrzów naprawdę na topowych. No tak. To nazwiskami nie będziemy obracać, bo to nie tędy droga, ale naprawdę śledzę YouTube i mamy naprawdę się czym pochwalić. Dokładnie, więc może trochę bardziej zwracać uwagi, żeby właśnie skupić się na tych aspektach, żeby kupować nasze gołąbki,
nasze rodzime i jak życie pokazuje, ja sam zresztą nabywałem gołębie z Niemiec dłuższy czas i tak zaczynałem hodowlę, one były fajne, aczkolwiek gdzieś tam do jakiegoś momentu później zakupy u jednego hodowcy, wiadomo, wszystko wszędzie nie poleci, bo to by było za piękne. Jeśli ktoś by miał receptę bądź gołębie, które polecą w każdej hodowli, no to byłby multimiliarderem, a tak póki co nie jest. No niestety. I niestety musimy pchać tą krzyż. Wracając do ciebie. Tematy takie ogólne, powiedzmy na drugim te. Ile, jakie masz duże stado? W tej chwili mam około 200 gołębi. Jestem na etapie nawet rozbudowania, bo teraz jestem właśnie, zbieram już materiały na budowę nowego gołębnika. Chcę taki zrobić 12 na 14 metrów długi, 3 metry szeroki. No mam właśnie, tak jak tutaj jesteśmy, rozmawialiśmy wcześniej troszeczkę, już parę rzeczy, takich wskazówek. U kilku hodowców też oglądałem gołębniki. No powiem szczerze, no właśnie chcę się rozbudowywać właśnie i powiem Wam koledzy, że dzisiaj nie chcę sobie zbudować tak zwanego hotelu Mario, tylko żeby ten gołębnik był praktyczny, czyli wiadomo, no samice oddzielnie, młodzież oddzielnie, wdowieństwo też, marzy mi się właśnie na pełnym wdowieństwie leci tak zwanym, tak jak tutaj Grzesiu mówi, na suchym. No i pracuję nad tym, no i zbieram, jak to powiem, dobre zdanie, obserwuję u kolegów, jak hodują, jakie mogę u siebie wskazówki. Jest to kawał jeszcze do dużej pracy przede mną, bo niestety to nie ominę pewnych rzeczy. No i uczę się. Cały czas jestem w etapie budowania ze stada i no niestety wskazówki, tak jak Grzesiu od ciebie tutaj co rozmawialiśmy wcześniej, jak prowadzić, co prowadzić, na co mam zwracać uwagę, jakie karmy. No jest wiele czynników i wiele pracy przede mną. W każdym razie nie chcę nic obiecywać na 100%, aczkolwiek no mogę powiedzieć, że jeśli tylko czas pozwoli, a no będziemy tak działać, żeby ten czas pozwolił, gdzieś tam będziemy jeździć, może prowadzić jakąś relację swojej hodowli, może coś ktoś podchwyci w momencie budowy tego gołębnika i tak dalej, ponieważ no wiadomo, gołębnik to jest funkcjonalny gołębnik. Powtarzam, funkcjonalny. Oczywiście, jeśli on będzie miał kolor beżowy, szary, czy jakikolwiek, pewnie jeden będzie ładniejszy dla oka, drugi te. Natomiast gołębie, no myślę, że jak życie pokazało i naprawdę, ja byłem w wielu hodowlach i czasem człowiek prawie, że się chwytał za głowę, a wyniki były tam, powiedzmy, nietuzinkowe. A zresztą, co tu dużo mówić, wystarczy spojrzeć u mnie. Wszystko było robione swoimi siłami. Dokładnie. Pokazywałem nawet, jak wojlerę sklepaliśmy, czy te wyloty, wloty, zwał jak zwał. I tak naprawdę, mówię, nie dajmy się z tym wszystkim zwariować. Oczywiście schludnie, no każdy by chciał, nie oszukujmy się. No, dzisiaj mamy piękne gołębniki, bo naprawdę to, co dzisiaj z zachodu wjechało do Polski, przyznasz mi raz, Grzesiu, że dzisiaj taśmy samoczyszczące są to dzisiaj z tego. Co, czyli co? Czyli nam to ułatwia. Ale ja myślę, że tak byłem ostatnio też u jednego hodowcy i wyobraźcie sobie, koledzy, że nie było żadnych rusztów, nie było nic. Zwykła płyta, wymiary 70x55, zwykła kratka i mówi, słuchaj, zobacz, jestem w topie. Czyli można, to dokładnie. Nie jest tak. Tylko chłopak, no niestety, serce oddaje, siedzi bardzo dużo czasu z gołębiami, obserwuje. Bardzo mądre mi powiedział, co to Dominik, że to, że ty tylko rano dasz i wieczorem jeść, to nie. Właśnie obserwacja naszych pupili, czyli gołębi, to jest właśnie to, bo jednego dnia dobrze się ten gołąb czuje, drugiego dnia źle się czuje. Właśnie to jest właśnie, mi się wydaje, że właśnie tak jak wcześniej powiedziałeś, Grzesiu, że my właśnie poszliśmy na tak zwaną łatwiznę, że super karmę damy, super suplementy i ten ptak powinien iść, jak to mówią, do domu wracać jak najszybciej. Nie ma czegoś takiego. To jest wiele czynników, że które właśnie ucieka nam to właśnie. Ucieka I powiem szczerze, że i tak jestem pod wielkim wrażeniem, że ta nasza gołębiarka rozwija się i jeśli wydaje nam się bardzo często, że już nic nowego nie idzie wymyślić, to kiedyś latało się na gniazdówkę i w zasadzie nikt nie brał pod uwagę, że gdzieś tam na świecie może być cokolwiek innego albo że ktoś coś wymyśli i tak dalej. Inaczej. Powiem więcej, jak bardzo zmienił się gołąb pocztowy dla tych dużo starszych hodowców, zaawansowanych wiekowo, którzy też oglądają mój kanał i co mnie bardzo cieszy, bardzo często do mnie też dzwonią,
jakby opowiadają o tym typie gołębia, powiedzmy tego starszego, czyli te wielkie naroście i gołębie o dużych gabarytach i tak dalej. No dziś nowoczesne gołębie wyglądają zgoła odmiennie. W zasadzie bym powiedział, że wręcz jeśli chodzi o narośla, to no to pewnie mają z 1/3 tego, co tamte. Dokładnie. Są bardziej może, wyglądają tak, mówiąc slangiem takim popularnym, poluchowate, aczkolwiek no potrafią bić się. I kolejny mit, który chcielibyśmy na pewno obalić, to jest fakt, że pieniążki w hodowli załatwiają wszystko. Ja na przykład słyszałem niejednokrotnie: ty, ale nie wiesz, jak to u nas jest, bo u nas jest taki bogaty rejon i tak dalej, tam naprawdę ludzie mają pieniądze. No i powiem wam tak, coś, co powtarzam już od większości filmów, powiem wam jedno: na swojej drodze trzeba spotkać człowieka, który realnie chce wam pomóc, to jest jedno. Druga sprawa, jeśli za możność portfela decydowałaby o sukcesie danej hodowli, to u nas bym chyba był gdzieś tam, delikatnie mówiąc, przy końcu, ponieważ Poznań, jak wszyscy wiemy, no bardzo bogaty rejon, no życie pokazuje, że to jakby te pieniążki nie wszystko załatwiają. Być może jest tak, że po prostu jakby muszę więcej pracy w to wkładać. W każdym razie wszystko jest do zrobienia. Nie mówimy oczywiście o skrajnych wypadkach, gdzie hodowca naprawdę tych pieniędzy nie ma i musi decydować, czy załóżmy rodzina zje w skrajnych wypadkach obiad, czy gołębią przymaśli, no to tu niestety nie mamy żadnego dobrego rozwiązania i jest to zrozumiałe, aczkolwiek ciężka praca, determinacja, jakiś plan. Jeśli mowa o determinacji właśnie, no mam nadzieję, że ten hodowca się pojawi, tak jak mówiłem na wcześniejszym materiale, potrafi ponad 500, w zasadzie pod 600 km. No podziwiam tego hodowcę, bo mówiłeś mi kto już, no to powiem szczerze, ma determinację chłopak. Ma determinację i naprawdę aż miło, że ktoś potrafi tak bardzo postawić na hodowlę. Ja pamiętam, już nie będę tutaj nazwiskami operował, aczkolwiek kiedyś pamiętam moje takie pierwsze kroki w hodowli, jak stawiałem to, żeby cokolwiek wydobyć, żeby ruszyć z miejsca, no to zajmowało mi to 2 miesiące, jeździłem. Trzeba było ścieżki wydeptać. Oczywiście. Wydeptać ścieżki. Wypytywałem się wy tego i... No i było jak było, dlatego też no nie ma nic na skróty. No, znowu wracamy do punktu, a i jeśli ja widzę taką determinację, ja nie mam żadnej wątpliwości. Tak samo Dominik też przyznał, że co więcej, nawet małżonka no. Dominika, którą pozdrawiamy bardzo serdecznie. Powiem ci tak, teraz tak, od kobiet to może z daleka, bo te nasze kobiety to wiesz co, jakby wiedziały, ile my wkładamy pracy, ile wkładamy w nasze gołębie pieniążków, to myślę, mój drogi, że byśmy byli tutaj puszczeni razem z torbami, panie kolego. Całe... Także może nie wkładajmy w naszych kobiet, mniej wiedzą, lepiej na całe spokojnie śpią. Bo ja nie oglądam tych filmów, więc... No wiesz, na YouTubie dzisiaj, wiesz, wiele rzeczy kobiet ogląda i one, no nie powiem, że jest wiele koleżanek, hodowczyń, które naprawdę też się udział, ale tak naprawdę lepiej niech te nasze kobiety nie wiedzą, ile nasze kosztuje zdrowie, bo na pewno sam przyznasz mi, Grzesiu, rację, że poświęcamy więcej nieraz czasu niż naszym kobietom. Wyjazdy, urlopy, w czasy. Wiesz, że zobacz, mamy ten okres taki od tego 20, tam powiedzmy 5 kwietnia, gdzie już nie mówię o tych próbnych lotach, do września, te parę miesięcy urlopu, gdzie jest piękna pogoda, ty nie pojedziesz na urlop, bo to łapiemy tak zwane te grudniowe, listopadowe. Sam przerabiamy to wszyscy od kilku ładnych lat i koledzy tak samo, także wiesz, ja nie to, że się bronię, broń Boże, bo teraz nie chcę być jakimś tam szowinistą, ale naprawdę, jak kobiety mniej wiedzą, niech ich to, zostańmy w tym etapie życia, że na mnie wszystkiego nie wiedzą, co robimy z naszymi ptakami. Dokładnie i teraz musimy znaleźć jakieś złote lekarstwo, żeby im to wynagrodzić. U mnie wygląda na przykład to tak i to mówię szczerze, że gdzieś tam poza, też już rozmawiałem z Dominikiem na ten temat, że poza sezonem lotowym gdzieś tam zdarzają
zdarzy mi się popełnić jakiś fajny weekend, wyjazd, cokolwiek, aczkolwiek moje panie, bo też słyszę, że żony hodowców czasem mnie oglądają, pozdrawiam bardzo serdecznie. Wzajemnie. Proszę w imieniu wszystkich hodowców o wyrozumiałość. Dokładnie, też jest popieram, to samym podpisuję się pod tym tłustym drukiem. O wyrozumiałość, a was drodzy hodowcy namawiam, że kończy się sezon lotowy, zorganizować się i nosić na rękach te nasze panie. Bo wytrzymują wiele. Bardzo wiele wytrzymują. No niestety, jak to kiedyś moja kobieta też powiedziała, ty 5-6 rano stajesz, a dla mnie nie masz czasu, żeby gdzieś wyjść na spacer. I to chyba wszyscy koledzy mamy to samo, bo to czy u ciebie Grzesiu, czy u wielu kolegów. No mamy ten sam etap i musimy to wysłuchać, z pokorą przyjąć, a i tak do tych naszych pupili wracamy. No tak. Tyle godzin poświęcamy sprzątanie, czyszczenie, inne treningi, bo samo to, że rano trzeba wstać 5 rano, wywieźć na trening, czy popołudnie na przykład, tak jak koledzy jeszcze też wiem, znam takich, którzy i po południu wywożą i patrzymy w to nasze niebo. Przyleci ten nasz pupil, czy nie przyleci i patrzymy. To niestety, no, takie to czasy właśnie nastały w naszej hodowli dzisiaj. No zgadza. A powiedz mi, czy ty już rozlatujesz gołębie? Jeszcze nie. Ja teraz jestem na etapie właśnie połączenia w pary, wszystko się na razie tak. Już mam połowę hodowli w rozpłód i lotowe już siedzą na jajkach. Także ja lecę akurat z systemu jeszcze gniazdowego. No nie, jeszcze nie mam takich warunków na to, że tak jak na przykład u ciebie, że rozpłód jest oddzielnie, lotowe oddzielne, samiczki, samców. To wszystko właśnie mówię. Ja jestem w tym etapie, że dzisiaj, tak jak powiedziałem wcześniej, że potrzebuję te kilka jeszcze tygodni, żeby zbudować sobie taki gołębnik, tak jak u kolegów nieraz widziałem, że samczyki, wszystko przede mną, jeszcze trochę pracy, ale myślę, że to wszystko małymi krokami zbuduję sobie i wtedy, jak to mówią, też przyjedziesz, Grzesiu, relacje zrobimy u mnie z hodowli, oprowadzę cię po, proszę, to, żeby to miało ręce i nogi. Tak jak większość hodowców, byłem po pięknych gołębnikach, oglądałem, no to mi się marzą takie właśnie, zbudować sobie takich gołębnik, które, jak to mówią, miały z prawdziwego zdarzenia. Ja na przykład powiem tobie szczerze, że z jednej strony bardzo ubolewam, a z drugiej strony może trochę się cieszę, że no posesję mam jako mam, sam widziałem, no ale wiesz. I nie ma już tam co dobudować. No nie zbudować tak, ale widzisz, Grzesiu, to właśnie podziwiam, że to tak jak wcześniej powiedziałeś, że to nie świadczy o tym, że będą nasze pupile w pięknych gołębnikach, to czy tam, to właśnie tylko ciężka praca, a mistrzowie nie rodzą się jak to mówią, w pięknych gołębnikach, tylko ciężką pracą, zresztą wielu mamy hodowców i sam znasz, którzy, tak jak wcześniej powiedziałeś, trzymają gołąbki tam powiedzmy 50, 60, 70 w takich warunkach, że nie jeden hodowca by nie chciał przyjść popatrzeć na ten gołębnik, bo by się po prostu wstyd było wejść dla niego, bo on sobie obie, że buty usmoli, a robią takie wyniki. No naprawdę, to takich hodowców uczmy się właśnie tej pokory, że skromny człowiek buduje sobie ciężką pracą, selekcjonuje, przeparza, jak to mówią, samca na samiczkę, czy tam córkę, czy robimy tam różne takie historie, imbredy na to, czy na siostrę, czy na babcię i robią te sukcesy, czyli to, tak jak wcześniej powiedziałeś, że nie świadczy o tym, że mając duży kapitał, będziemy od razu mistrzami. Nie, czy na przykład Belgia, czy Holandia, czy Niemcy, to są hodowcy ze stażem 50-letnim, tam są hodowle, trzymał dziadek, później tata, syn. Tak. Uczymy się od tych podstaw, bo to jest wiele czynników, to obserwacja pogody, na przykład warunków atmosferycznych, które dzisiaj mamy naprawdę zmienne, to wiele czynników, zresztą jest i dzisiaj te właśnie satelity, które tak zaburzają powrót tych naszych ptaków do domu, no to jest wiele czynników, które naprawdę składowe łączą się w parę i dopiero takiego, tak jak powiedziałeś, wyhodować takiego czempiona, no to wtedy właśnie będziemy oglądać takie właśnie puchary, jak mamy za plecami u ciebie. No powiem... Kupę lat, powiem wam koledzy, że tutaj jak obejrzałem te puchary, to jest kupę lat, tu jest historii tak... No już 15 lat? Trochę więcej. Nie. Nie, ale tu jest od 2015. Od 15. Ostatniego. No to mamy 10 lat prawie. 10, zdrowia. Twojego 10 lat twojego zdrowia, prywatnego życia poświęciłeś na hodowlę, żeby zdobyć takie puchary. No to jest właśnie, to nie są przypadkowe, bo wiesz, ja to zawsze też w sportach siłowych mam kupę pucharów i wiem, ile to zdrowia mnie kosztowało, także ja tutaj, Grzesiu, nie zazdroszczę tego tej właśnie takiej pięknej tutaj pucharu, znaczy, bo to jest dużo ciężkiej pracy. A tu ci muszę przerwać właśnie. Zazdrość jest bardzo dobra, tylko że ludzie często mylą zazdrość z zawiścią. Nie. Zazdrościć trzeba
Może inaczej. My jako sportowcy, akurat w sporcie hodowlanym, na przykład gołębi, plus jeszcze akurat ja akurat w sporcie siłowym, akurat, bo rodzina to akurat u mnie sport to jest na porządku dziennym i żyjemy cały czas sportem, to powiem, że to jest bardzo dużo wyrzeczeń może tego, żeby zdobyć właśnie taki jeden puchar, tak jak przykładowo, to akurat jest 20, to mamy 2004 lata cofnąć się i wracasz do takiego pucharu, ile ja musiałem zdrowia włożyć, żeby ten puchar zdobyć. Z czasu, prywatnego życia poświęcić, ranne wstawanie, sprzątanie, doglądanie takiego ptaka, jak to mówią. No to jest wiele rzeczy, które tutaj każdy z kolegów wie, ile to kosztuje. Jak kiedyś już na tym kanale mówiłem, opowiadałem historię tego mojego... inaczej, opowiem ją jeszcze raz, ale w wielkim skrócie. Ja pamiętam, jak pierwszy raz, jako kompletny żółtodziób, poszedłem na rozdanie, była to bodajże sekcja i tak zobaczyłem inaczej. Nigdy wcześniej nie miałem związku z czymś, z jakąkolwiek taką rywalizacją, z pucharami i tak dalej. Wiadomo, człowiek widział w telewizji i tak dalej. Natomiast pamiętam, jak wtedy mnie urzekło, jak zobaczyłem cały stół lśniących pucharów i tak ci ludzie występowali, taka uroczysta gala. I pamiętam wtedy do takiego kolegi, który już dużo dłużej był w tym sporcie i już miał jakieś tam wyniki tych pucharów, naprawdę parę miał i tak wiadomo kilka głębszych, jak to na imprezie i tak do niego mówię, już się tak rozkleję, mówię, Boże, jeden taki pucharek też, mieć. Też, to jest takie moje marzenie dzisiaj, żeby w tej hodowli zobaczyć. Tak. A to patrząc za twoimi, po tylu latach z twojej pracy ciężkiej, czyli można zdobyć, tylko niestety koledzy trzeba trochę z czasu i zdrowia poświęcić. Ale jakie to było wtedy ciekawe, bo ja pamiętam, że ten kolega mówi, no ale wiesz, mówi, to nie jest takie proste, bo i tam podał mi przykład takiego, delikatnie mówiąc, jakiś tam pan delikatnie już nawet, powiedzmy nawet nie delikatnie, podpity, spytaj się jego, ile czekał, 26 lat czekałem. No to wtedy gdzieś tam mówię, ojej, ja tyle nie będę czekał. I no daj Ci Panie Boże, ale zobaczymy. No i powiem Wam szczerze, że już na następny rok miałem ten jeden, był to jeden, dokładnie jeden, czyszczony, chuchany, dmuchany, było to bodajże chyba w 2013 roku. No miałbym problem dzisiaj, żeby go tu znaleźć, bo no jest ich koło 300 w tej chwili. Tak jest duża gablota. Aczkolwiek naprawdę, naprawdę smakowało to bardzo i ja nie tylko Tobie, Dominik, ale wszystkim, naprawdę wszystkim hodowcom życzę z całego serca, żeby choć raz dostąpili tego zaszczytu, jakim niewątpliwie jest zdobycie mistrzostwa, bo do dziś pamiętam, jak bałem się otworzyć tą listę, ponieważ ja mówię, ja nigdy jakoś, ja nie byłem w tym świecie, ja nie byłem kompletnie znany. Prawda jest taka, że nawet nie za bardzo. U mnie ten sukces tak dosyć szybko spadł. Nie wiem, czy to była ta właśnie determinacja od samego początku, żeby to zrobić dobrze. I ja, wszyscy mi mówili, że stary, masz gwarantowanego mistrza. Wtedy to było 2015 na młode. Ja jakoś to do mnie nie dochodziło. I pamiętam, jak już są te wyniki i bałem się otworzyć. Przepraszamy, chwilowa przerwa. Niestety sprzęt nam padł. Aczkolwiek jesteśmy z powrotem i tak do brzegu. Pamiętam, że wleciałem wtedy do taty, do domu, w kuchni, mówię, chodź, zrobimy to komisyjnie. Otwieramy listę, patrzymy, mistrzostwo oddziału, kompletnie nieznani hodowcy wtedy jeszcze, to uwierzcie mi, że tak krzyknąłem z całych sił, że moja świętej pamięci mama myślała, że nie wiadomo, co się stało i to była ta radość. Wiadomo, dzisiaj już jakby, no już to już nie jest to, aczkolwiek dokładnie pamiętam te nasze pierwsze zdobyte puchary, mistrzostwa, jak to cieszyło i dlatego naprawdę z całego serca. Wiecie, że ja jestem chłop prosty, szczery, życzę każdemu z Was, każdemu, żebyście zdobyli. Domino, Tobie tym bardziej, dziękuję Tobie bardzo w ogóle za przybycie. No i ja też jestem bycie u takiego mistrza akurat przyjechać i parę takich dobrych, jak to powiem,
nakreślić sobie jakiś tam teren hodowli czy tego, aczkolwiek już tu Grzesia też już parę łobuziaków zamówiłem, także myślę, że na młode już coś tam, kilka ptaków do mnie przyjedzie do centralnej Polski, aczkolwiek sam wiesz, Grzesiu, że u nas to centrum Polski to jest taka autostrada przelotowa i zawsze te nasze gołębie szukamy albo nad morzem, albo gdzieś w Lubelskim, albo gdzieś w Krakowie, kilka lat właśnie nawet i moi koledzy te z sekcji też właśnie są troszeczkę zniesmaczeni, że u nas jest taka garstka, lecą ze Śląska nasze gołębie szukamy gdzieś tam po całej Polsce. No niestety, no centrum Polski jest niestety ciężkim miejscem właśnie dla hodowców. No i to jest taka autostrada krzyżowa i wszystko to nasze gołębie, jak nie zepchną się gdzieś tam, to jest właśnie to. Właśnie nieraz zazdrościmy, przepraszam, że dzisiaj jeszcze tam nie dopuszczam do słowa, ale tak jak właśnie ostatnio byłem u jednego z hodowców też na Śląsku, to właśnie u nich tam ta cała ekipa, no na przykład z centrum leci 8-9 tysięcy, a tam leci 25-35 tysięcy. No to nie jest, to jest takie małe statko i zabierane są te gołębie. A mało tego, przynajmniej jeśli chodzi w moim przypadku, ale myślę, że w Twoim też, przebiega tu A2. Dokładnie. Co kwituje tym, że Niemcy bardzo sobie upodobali ten kierunek, ponieważ dla nich jest najbardziej optymalne. Prosto wsiadają, powiedzmy tam, strzelam Berlin, jadą prościutko i gdzieś patrząc na takie różne tam mapy, aplikacje, gdzie te kabiny stoją, uwierzcie, że bardzo często niestety stoją właśnie tu na naszych terenach w centralnej Polsce. No i jest jak jest. Inaczej, nie płaczemy. Nie. Szukamy dobrych hodowli, które by się sprawdziły. No a ja właśnie pracuję sobie właśnie nad tym, żeby sobie zbudować właśnie takie stado i właśnie tutaj przy pomocy kilku kolegów Grzesia właśnie tak jak przy takim spotkaniu porozmawiać. Kilka ptaków sobie zamówiłem z czołowych jego lotników i z rozpłodu. No zobaczymy. No myślę, że w ciągu 2, może 3 lat też zbuduję sobie i też parę takich pucharów osiągnę, co mi się bardzo marzy, nie powiem, że nie. I przy takiej właśnie współpracy, jak z tobą Grzesiu i kilku hodowców jeszcze tam też właśnie ze mną współpracują i właśnie też jadę niedługo do kolegi też jednego odwiedzić, to właśnie to jest takie właśnie słuchanie takich rad, jak prowadzić, co robić, to jest dla mnie autorytet, że właśnie na przykład do ciebie przyjechałem, byłem w twoim gołębniku, oprowadziłeś mnie, to właśnie nabywanie tej wiedzy, którą ty już kilka ładnych lat, ja się przy tym uczę. Ja cały czas mówię, że nie chcę być tam alfa i omega. Uczę się właśnie twoje spostrzeżenia, nawyki, to tam, to jak prowadzić, czy to. To właśnie sobie głęboko do serca biorę, notuję sobie to gdzieś tam na jakiejś karteczce i później to właśnie, żeby to wszystko złapało i też takich właśnie wyniki zrobić. To jest dla mnie właśnie byłoby zaszczytem, że później przyjadę za jakiś czas, Grzesiu, przy twoich radach, w fajnych kilku tam wsparciu. Proszę bardzo, zbudowałem dobre statko, które mi robi wyniki. Co mnie też niebywale cieszy. Będziemy na pewno mocno pracować w tym kierunku. Od ciebie tylko przede wszystkim muszę wymagać tego, znaczy nie mogę tego wymagać, aczkolwiek życzyłbym sobie, żeby był ten czas. Właśnie, to jest właśnie, był z tym jest trochę problem, ale no. Będę gospodarował to, że jeśli przy takich właśnie nakreślę sobie, jak to powiem, no dzień jest długi, doba też, noc też należy do nas, także no myślę, że to wszystko przede mną jest, no ale niestety to trzeba poświęcić dużo czasu i pracy, obserwację tych naszych pupili, no niestety tu trzeba trochę pracy poświęcić, jak ze wszystkim, w każdym jednym sporcie. Kolejna sprawa, tak zupełnie na koniec, moi drodzy, pamiętacie, jak obiecałem, że na 5000 subskrypcji zrobimy sobie jakiś konkurs i można powiedzieć, że w momencie, kiedy nagrywam ten materiał, bodajże zostają 2 do tych 5000, a gorąco wierzę, że po tym materiale te 2 dojdą. Także nie pozostaje mi nic innego, jak ogłosić konkurs. I teraz, żeby było prościej, i żeby nie musiał się żaden hodowca jakoś tam bardzo mocno napinać, szukać i tego, zrobimy tak łatwo, żeby każdy miał szansę. Mianowicie, pytanie konkursowe będzie takie. Jaki kanał odnośnie hodowli gołębi oglądacie najchętniej, przy czym od razu uczulam, że proszę z pominięciem mojego kanału, ponieważ nie jest to konkurs zrobiony, żeby głaskać własne ego, absolutnie nie. Także ja w tym rozdaniu się nie liczę, po prostu z czystej ciekawości
piszcie w komentarzu, jaki kanał, a później spróbujemy to rozlosować. Gdzieś tam widziałem u Dominika Palarskiego, że jest strona, która spośród wszystkich komentarzy losuje i tak będzie sprawiedliwiej. No, każdy ma szansę wygrać. Po prostu każdy, który chce wziąć udział, niech wypisze 3 swoje ulubione kanały z pominięciem oczywiście mojego. Ja myślę, że tyle od nas. Jeszcze raz wielkie dzięki. Ja też dziękuję za spotkanie. Dziękuję przyjacielu, drogi. Wszystkiego także dobrego i teraz czas na mniej oficjalne spotkanie. Tak, trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć. Cześć, dobrego lotu życzę.